Hejka, ja jestem Mary i dziś mam dla Was kolejny odcinek z serii Tanie hity do 30 zł. Jest playlista, więc tam możecie sobie obejrzeć dwa poprzednie odcinki, oczywiście zostawiam Wam do niej link. Tak jak zawsze przygotowałam kilka kosmetyków, które kosztują mniej niż 30 zł i pokażę Wam, jak one wyglądają w akcji. Jeśli lubicie tę serię, to oczywiście pamiętajcie o łapeczce w górę i subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Ja już nie przedłużam, łapeczka do góry, serduszko w komentarzu i oglądamy. Dziś zaczynamy od korektora i jest to dobrze Wam pewnie znany korektor Eveline Liquid Camouflage. Ja mam tutaj odcień najjaśniejszy 01 i niby on ma w nazwie, że jest cool, czyli powinien być chłodny, jednak no nie widzę tu jakichś zbytnio różowych tonów, zresztą sami zobaczycie zaraz. Jest to nowa formuła, kiedyś była inna i z tamtą się nie bardzo lubiłam, tutaj się już jest fajnie. Jedyne co zostało po tej starej wersji to zapach, ale ten zapach szybko wyparowuje, więc jestem w stanie go znieść. Kolejne opakowanie mam już kupione, więc myślę, że to jest najlepsza recenzja, że jednak się tutaj z tym korektorem bardzo fajnie polubiłam. Najtaniej kosztuje teraz około 17 zł, najdrożej 25, jak znalazłam, ale za te 18 zł w większej ilości miejsc da się go kupić. Też na promce, jak jest w Rossmanie, to zawsze w przeglądzie Rossmana Wam o tym mówię. Właśnie kolejny film to będzie przegląd Rossmana, więc obserwujcie i czekajcie na nowy film. Zobaczymy, co będzie tym razem. Jest to taki korektor lżejszy, który ma takie średnie krycie do średniego. Nie jest to bardzo mocno kryjący. Niby ma w nazwie kamuflaż, ale według mnie nie jest to aż tak bardzo mocne krycie, ale jest to krycie bardzo, bardzo dobre. Ja też nie mam jakichś bardzo dużych worków pod oczami, czy takich zasinień, no zresztą możecie sami zobaczyć. I jak widzicie, niby ten odcień ma cool w nazwie, ale tutaj no moim zdaniem są raczej takie bardziej ciepłe tony. Tutaj już naprawdę muszę kilka razy zanurzyć tą szpatułkę, żeby nałożyć jakiś produkt. Muszę wyciągnąć jeszcze tutaj tę gumkę, wtedy będzie prościej. Ale serio, na co dzień bardzo dobry korektor, taki, no zobaczcie, moim zdaniem wystarczające jest to krycie, jednak jest zauważalny. I tak korektor wygląda już pod oczami. Bardzo fajny, taki świeży efekt. Mi się on podoba, także jeżeli szukacie jakiegoś takiego korektora, który ma fajne krycie, nie jakieś ultramocne, ale takie ok krycie i jest komfortowe, to myślę, że to będzie dobra opcja. Teraz zanim się przypudrujemy, to chcę Wam polecić ten produkt. Jest to eyeliner od Genzy i jest to odcień dokładnie 05 Girl Boss. W większości miejsc jest teraz za 17,50, a bez promocji widzę, że kosztuje 24,99, czyli 25 zł. I dlaczego? Jeszcze zanim się tutaj przypudrujemy, chcę Wam go pokazać. Zobaczcie, jest to taki odcień. Troszeczkę w kamerze wygląda bardziej żywo ten odcień niż rzeczywiście on jest, ale zobaczcie. Ja go używam też nie tylko jako liner, chociaż tak też go dzisiaj użyjemy, ale też jako róż. Zobaczcie. Bardzo fajnie tutaj nam się on wklepuje, ma bardzo ładny pigment, bardzo ładnie, zobaczcie, że się rozciera, także możecie mieć w jednym produkcie cień do powiek, eyeliner i kremowy róż, zobaczcie. Czy on jakoś odbiega od róży w kremie? Takich typowo róży w kremie? Nie, no zobaczcie. Przepięknie się roztarł i jest to taki bardzo fajny, żywy odcień. Tutaj mam, tutaj nie mam. Myślę, że widać różnicę, że ten róż tutaj jest nałożony. Jeszcze nałożę sobie teraz na drugi policzek. Ja bardzo lubię wykorzystywać kosmetyki na różne sposoby, żeby nie tylko się ograniczać do jednego sposobu używania takiego, jak jest zalecany, jeżeli się oczywiście da. A tutaj ten eyeliner w kremie naprawdę da się właśnie zastosować i jako cień do powiek, i jako właśnie róż, i jako eyeliner, a nawet jako jakaś taka pomadeczka też da radę. No także zobaczcie, taki efekt, myślę, że bardzo fajnie to wygląda. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Teraz czas na puder i będzie to puder rozświetlający od Eveline. Jest to puder Varieté i w większości miejsc kosztuje około 18 zł, 19 zł, 23 zł. Podrożał, bo w jednym miejscu znalazłam go nawet za 39,99, więc nie łapałby nam się już tutaj do polecajek, ale jednak w większości miejsc i też w Rossmanie na promocji kosztuje poniżej nawet dwóch dyszek, także Wam tutaj o nim mówię. Jest to puder rozświetlający, ale rozświetlający w ten sposób, że zawiera takie drobineczki w sobie, czyli taki troszeczkę brokacik. Już Wam zaraz tutaj wszystko pokazuję, bo zakleiłam go z powrotem, nie wiadomo po co. Dobra. I on tutaj w opakowaniu jest taki troszeczkę różowawy, ale według mnie na twarzy się ładnie rozciera. To znaczy, że jest po prostu transparentny, że nie widać tego gdzieś tam różu. Ale osoby na przykład z taką bardziej chłodniejszą karnacją, właśnie różowe, może tak,
będą może bardziej zadowolone, bardziej pewne, jak będą mieli właśnie ten taki puder. Tutaj w aparacie tego różu aż tak nie widać. Jest to minimalny różowy odcień, bo jak widzicie, tutaj mam puder od Teamu X, on jest rzeczywiście różowy, choć na twarzy też tego efektu różowego koloru nie widzę. No to tutaj bardziej ten róż jest widoczny, a tutaj aż tak tego nie widać. I tak jak mówię, to jest właśnie produkt rozświetlający, który ma w sobie drobiny. Czyli jeżeli nie lubicie drobin, no to nie, ale jeżeli lubicie pudry rozświetlający i właśnie takie drobinki Wam nie przeszkadzają, to będzie ok. O, znam, jest taki właśnie puder, który też ma takie drobinki i to jest coś właśnie podobnego i przepięknie też pachnie ten puder. I tutaj mamy puder na jednej stronie, tutaj pudru nie mamy. Jak właśnie patrzę w lusterko, to widzę takie delikatne iskierki na twarzy. Takie malutkie i jest ich dużo. Także jeżeli właśnie szukacie takiego efektu, gdzie macie rozświetlający puder, ale z widocznymi iskierkami, to jest fajny puder. I już puder mam na całej twarzy, on też bardzo ładnie właśnie wygładza. I mamy jeszcze taki puszek, więc jeżeli lubicie nakładać puder puszkiem, to też tutaj w środku jest taki bardzo ładny, różowy puszek. Jeszcze tutaj sobie możecie na zbliżeniu zobaczyć, jak ten puder fajnie wygładza. I jak widzicie, te drobiny nie są jakoś bardzo mocno widoczne, dopiero bardzo, bardzo blisko, jak weźmiecie sobie lusterko, to je widać. Wracam do Was jeszcze z eyelinerem właśnie od Belle i zobaczcie, użyjemy go sobie teraz jako cienia w kremie. Przepiękny pigment, bardzo fajny, to też inne kolory oczywiście, akurat tutaj Wam dzisiaj pokazuję różowy, mam wszystkie odcienie. Pokazuję Wam różowy, no bo on jest taki uniwersalny, można go też właśnie nałożyć jako, wiecie co, no jako róż, tak jak już nałożyliśmy. I zobaczcie, bardzo się ładnie rozciera, tutaj nałożyłam, biorę jeszcze jeden pędzelek i sobie tutaj rozcieram granice, zobaczcie, w ogóle nie ma tutaj problemu z roztarciem, no i tak to ładnie, fajnie wszystko wygląda, zobaczcie, nie ma tutaj problemu z roztarciem i do tego sobie dokładam po prostu na początek jakikolwiek jasny cień, też możecie sobie ewentualnie zapudrować ten cień właśnie w kremie, ale ogólnie nie ma raczej problemu z tym, bo on fajnie właśnie zastyga. I taka szybka, takie szybkie oczko. Jeszcze tutaj widzę, że mi się zrobiła taka granica, więc sobie tutaj doblendowuję i też widzicie, niby to jest produkt właśnie jeszcze mokry, a tutaj fajnie można go rozetrzeć jeszcze tutaj właśnie z cieniem. Także tutaj na obu oczach wygląda to w ten sposób. Teraz przejdziemy do eyelinera i eyeliner będzie taki. Jest to eyeliner od Lamel. Kosztuje od 20 zł tak do 27, jak widzę. I co jest w nim fajnego, to, że z drugiej strony ma on gwiazdkę. Więc możemy sobie właśnie taką gwiazdkę gdzieś tutaj dorobić w makijażu. No a z tej strony mamy normalny, czarny, bardzo fajny eyeliner w pisaku. Jeżeli chodzi o ten eyeliner, to z tego co kojarzę, jest też wersja z serduszkiem, jeśli byście chcieli. Jest to eyeliner w flamastrze, jak widzicie. Czyli nie ma pędzelka na końcu, tylko jest flamaster. Czerń jest bardzo fajna, głęboka. I zrobię sobie chyba tą kreskę poza kamerą, bo jakoś tak dzisiaj mi to nie idzie. Chciałam Wam tylko pokazać, że no nie ma tutaj problemu, jeżeli chodzi o rysowanie i ten produkt ładnie wychodzi. I tak to wygląda. Wyrysowałam też sobie wewnętrzne kąciki. Jak widzicie, wszystko się tutaj udało. Nie rozlewa się za bardzo ten eyeliner. Bardzo ładna czerń, jest taki mokry, fajny. Ja go bardzo lubię. Kreskami taka wyszła ci, powiedzmy. Ale jeszcze spróbujemy sobie zrobić tę gwiazdkę tutaj, myślę. Żeby Wam pokazać, jak to wygląda. O, dociskamy. O, i no to tutaj mi troszeczkę nie wyszła, ale dobra. W każdym razie, bo no, w takim miejscu sobie wybrałam na załamaniu. Ale o, tutaj zrobimy sobie, o, widzicie, tutaj już nam bardzo fajnie wyszła. Tutaj, gdzie ewentualnie nam ten tusz nie dojechał, to możemy sobie właśnie dorównać tą drugą stroną. No i tutaj sobie dorównałam, tak to wygląda. Jak robiłam sobie wcześniej tutaj gdzieś wyżej te gwiazdki, to takiego tutaj problemu z odbiciem nie było, więc fajnie, że to wyszło w sumie. No, ale gwiazdka się udała, więc fajny taki akcent, coś dodatkowego, coś ciekawego w produkcie. Teraz tusz. Tuż to będzie Evelyn Varieté. On kosztuje w promocji właśnie około 16 zł. Te ceny bez promocji sięgają tak 23 zł, ale raczej poniżej dwóch dyszek da się go kupić. Ma on szczoteczkę silikonową, taką cienką i według mnie bardzo fajnie wydłuża. Używam go już dłuższy czas, ani razu mi się gdzieś tam nie osypał. Fajnie wyglądał, co prawda czasami próbuję dojechać tutaj bardzo blisko powieki, żeby wytuszować bardzo dokładnie rzęsy, to potrafię sobie zamknąć to oko i gdzieś tam sobie pobrudzić tutaj powiekę dolną, ale myślę, że to się zdarza przy każdym tuszu, no niestety.
jak chce się bardzo mocno tutaj opodjechać, no to czasami się oko zamknie. I jedną warstwą uzyskuję taki efekt, co prawda nie lubię Wam pokazywać efektu tuszu, jeżeli mam już coś na powiece, bo zawsze to troszeczkę zaburza obraz, ale musi tak dzisiaj być, więc zobaczcie sobie w ten sposób to wygląda. Jeszcze Wam pokażę, jak wezmę ręce do góry, tutaj sobie możecie właśnie porównać, jak to jest z okiem bez tuszu. I jeszcze w bok, i jeszcze w drugi bok. No, tak, tak wygląda. Tu już mamy już na rzęsach, więc przechodzimy do ostatniego produktu. Jest to produkt do ust i są to pomadki Lovely Lippy Lips. Tutaj wziąłam akurat taki bardziej różowy odcień. Jest to dokładnie numer 2, tak? Mamy też wersję bardziej taką czerwoną, mamy też wersję bardziej nude, czyli taką bardziej brązową. Także wybór kolorystyczny jest, choć nie jest jakiś bardzo szeroki, bo jak się nie mylę, to jest tych odcieni 6. Bez promocji, z tego co widzę, kosztują około 18 zł, ale w promce, tak bliżej dyszki, można je kupić. I według mnie jest to zamiennik Maybelline Superstay, tych matowych. Bo naprawdę są to pomadki takie, które jeżeli zastygną, no to ciężko będzie zmyć. To ciężko jest zmyć i trzeba użyć na przykład olejku, albo spróbować kremem, albo mój sposób użyć. Czyli wtedy na taką matową pomadkę nakładamy balsam do ust, czy tam pomadkę nawilżającą po prostu, która właśnie rozpuszcza, no i ścieramy. Ścieramy dotąd, aż zejdzie całkowicie. I tak pomadka wygląda na ustach. Numer 2 jest to taki bardziej zgaszony róż, jest też taki bardziej żywy, także no jest fajny wybór. Ja bardzo tą pomadkę lubię, też tą bardziej w odcieniu brązowym, bo ładny jest to odcień właśnie na co dzień. Też to, co mogę Wam powiedzieć, no to są takie pomadki, które gdzieś tam wysuszają usta przy codziennym stosowaniu, więc trzeba pamiętać o nawilżaniu, ale jeżeli chodzi o to, jak one się trzymają i o cenę, no to genialny, genialny produkt. Na dziś to już moje wszystkie polecajki kosmetyków, hitów do 30 zł. Raz będzie ich więcej, raz będzie ich troszeczkę mniej, ale chcę być pewna co do tego, co Wam polecam. Także dziś wyjęłam te kosmetyki, no i oczywiście muszę sprawdzać, bo ta inflacja leci i rzeczywiście te ceny się zmieniają niestety. Jeśli lubicie tę serię, to oczywiście pamiętajcie o łapeczce w górę. Jeśli mieliście te kosmetyki, no to koniecznie się podzielcie w komentarzu Waszą opinią, czy je lubicie, czy nie lubicie, jak to u Was się sprawdzało, bo wiadomo, to są kosmetyki, więc u każdego może być to inaczej. Ja te kosmetyki bardzo lubię, używam, no i myślę, że sprawdzą się dużej ilości osób, jeżeli lubicie akurat takie wykończenia. Oczywiście zapraszam Was na mojego Instagrama i TikToka, bo tam jestem codziennie, tam jest dużo rzeczy innych też niż na YouTubie, także dużo się dzieje. A jeżeli chodzi o YouTube, to pamiętajcie, że odcinki są we wtorki, w czwartki i w soboty. Kolejny film, jeżeli dobrze pamiętam, to będzie już przegląd Rossmana. A pomiędzy są shortsy, więc codziennie na kanale coś się dzieje. Dzięki Wam bardzo za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!